Co pozostaje po zmarłym człowieku? Być może rękawiczki, bowiem Szmul Zygielman od najmłodszych lat zajmował się ich produkcją. Z pewnością byłyby to trzy listy, które pozostawił w ramach manifestu przeciwbierności ludzkiej. Jego życie nadaje się jako scenariusz na film, dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić jego postać swoim rówieśnikom. I choć obchody 19 kwietnia jeszcze przed nami, dla uczczenia pamięci ofiar powstania w getcie warszawskim, na których należało również Zygielbojmowi, posadziliśmy żonkile wśród krokusów, symbolizujących dzieci żydowskie. W ramach uroczystości z 23 marca, czyli Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, spotkaliśmy się z przedstawicielami wrocławskiego IPN-u i wygłosiliśmy referaty przed urzędnikami rangi wojewódzkiej. Biograficzne prelekcje wygłosiliśmy w szkołach na terenie powiatu i gminy Góra, angażując w rozmowy młodzież. Odwiedziliśmy cmentarz żydowski, oddając cześć pamięci pojedynczym biografom. Non omnis moriar. Ten wiersz Władysława Broniewskiego, dedykowany Zygielbojmowi, wyraźnie mówi za autorem, iż nie padł on jak chówiec bojowy, ale swym aktem samobójczym podniósł kamień, by cisnąć nim w bierność. Jeśli nie dla swojego pokolenia, to dla następnych. W mojej perspektywie nie zagłuszył on cienia nadziei. Ginczanka w swoim wierszu notabene pod tym samym tytułem powiedziała, że nie zostawiła po sobie żadnego dziedzica. Można powiedzieć, że przecież jej spuścizna, jej wiersze, ale także pamiątki żydowskie świadczą o takiej spuściźnie. Jedną z nich jest czyn, jak i listy pozostawione przez Zygielbojma. Pamiętajmy więc o tej historii. Dlaczego Szmul Zygielbojm? Miał pozytywny stosunek do Polaków. Był antysyjonistą. Dobrowolnie pomagał bronić Warszawy. Odbył ryzykowną podróż przez nazistowskie Niemcy. Popełnił samobójstwo, aby zamanifestować obojętność świata wobec zagłady Żydów. Przejawiał ogromne zamiłowanie do nauki mimo trudnego dzieciństwa. Solidaryzował się z walczącymi w powstaniu w getcie warszawskim. Na nas, pokoleniach z XXI wieku, spoczywa odpowiedzialność, by hasło „Nigdy więcej” stało się realne.